Tekst manny na 10 stycznia. Bracia, za przykład bierzcie cierpienia i cierpliwość proroków, którzy przemawiali w imieniu Pana. Jakuba rozdział 5, werset 10. Komentarz parauzyjny. Właściwą drogą nadal jest wąska ścieżka samoponiżenia i samozaparcia. Ścieżka cichości oraz pokory, a postępowanie nią w tym roku będzie wymagało przynajmniej takiego samego wysiłku i łaski, jak w minionym. Im bardziej bowiem wzrastamy w łasce i wiedzy, tym silniejsze będą pokusy, by stać się chępliwym, nadętym, zarozumiałym i zadufanym. Im bardziej rośniemy w wierze. Nadziei, miłości i aktywności w służbie Pana, tym bardziej wielki przeciwnik będzie się przeciwstawiał naszemu postępowi, a jego emisariusze tym bardziej będą nas obmawiać, oczerniać i pod każdym względem usiłować nam szkodzić. Reprint numer 1751. Komentarz Epifaniczny. Rzecznicy Boga zawsze stanowili obiekty licznych zniewach i doznawali wiele cierpień, które, podobnie jak Bóg, znosili z wielką cierpliwością. Dali przez to przykład godny naśladowania przez wszystkich, którzy chcieliby być ludem Pana i jego rzecznikami. Prawdziwy lud Pana odniesie korzyść, gdy przyjmie ich za wzór, a imię Pana zostanie przez to uwielbione. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Drugi Tymoteusza rozdział trzeci, werset 16. Wszystko Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości. Pierwszy Piotra rozdział pierwszy, werset 11. Badając się, na który albo na jaki czas objawiał Duch Chrystusowy który w nich był, świadcząc pierwej o utrapieniach, które miały przyjść na Chrystusa, i o wielkiej zatem chwale. Drugi Piotra, rozdział pierwszy, wersety 20 i 21 to najpierw wiedząc, iż żadne proroctwo pisma nie jest własnego wykładu, albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeni będąc mówili święci Boży ludzie. Drugi Koryntów rozdział 4 wersety od 16 do 18 Dlatego nie słabiejmy, ale choć się też nasz zewnętrzny człowiek kazi, wszakże on wewnętrzny się odnawia od dnia do dnia. Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje, gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne. Albowiem rzeczy widzialne są doczesne, ale niewidzialne są wieczne. Drugi Tymoteusza rozdział drugi wersety od 10 do dwunastego. Przetoż wszystko znoszę dla wybranych, aby i oni zbawienia dostąpili które jest w Chrystusie Jezusie, z chwałą wieczną. Wierna jest ta mowa, albowiem jeśliśmy z nim umarli, z nim też żyć będziemy. Jeśli cierpimy, z nim też królować będziemy, jeśli się go zapieramy, i on się nas zaprze. Pierwszy Piotra, rozdział trzeci, wersety od trzynastego do osiemnastego. I któż jest, co by wam złe uczynił? byście dobrego naśladowcami byli, ale chociażbyście też cierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście, a strachu ich nie lękajcie się, ani trwożcie sobą, ale Pana Boga poświęcajcie w sercach Waszych. Bądźcie zawsze gotowi ku daniu odpowiedzi każdemu domagającemu się od Was rachunku o tej nadziei, która w Was jest, z cichością i z bojaźnią. Mając sumienie dobre, aby w tym, w czym was pomawiają jako złoczyńców, zawstydzili się ci, którzy nagane dawają waszemu dobremu obcowaniu w Chrystusie. Lepiej bowiem jest, abyście dobrze czyniąc, jeśli się tak podoba woli Bożej, cierpieli, niżeli źle czyniąc. Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Aby nas przywiódł do Boga, umartwiony będąc ciałem, ale ożywiony duchem. Rozdział czwarty wersety od trzynastego do dziewiętnastego Ale radujcie się z tego, żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, abyście się i w objawienie chwały Jego z radością weselili. Jeśli was lżą dla imienia Chrystusowego, błogosławieni jesteście. Gdyż on duch chwały, a duch boży odpoczywa na was, który względem nich bywa bluźniony, ale względem was bywa uwielbiony. A żaden z was niech nie cierpi jako mężobójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako w cudzy urząd się wtrącający. Lecz jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi. Owszem, niech chwali Boga w tej mierze. Albowiem czas jest, aby się sąd począł od Domu Bożego, a ponieważ najprzód zaczyna się od nas, jakiż będzie koniec tych, co są nieposłuszni Ewangelii Bożej? A ponieważ sprawiedliwy ledwie zbawiony będzie, niezbożny i grzeszny gdzież się okaże? Przetoż i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niechaj jemu, jako wiernemu stworzycielowi, Poruczają dusze swoje, dobrze czyniąc. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wersety od 10 do 12. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą, i prześladować was, i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamając dla mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech, tak bowiem prześladowali proroki, którzy byli przed wami. Rozdział 23, wersety 34 i 37. Przetoż oto ja posyłam do was proroki, i mędrce, i nauczone w piśmie, a z nich niektóre zabijecie i ukrzyżujecie a niektóre z nich ubiczujecie w burznicach waszych, i będziecie je prześladować od miasta do miasta. Jeruzalem! Jeruzalem! Które zabijasz proroki, i które kamienujesz te, którzy do ciebie byli posyłani? Ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje, tak jako zgromadza kokosz kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Ewangelia Łukasza rozdział 6 wersety 22, 23 i 26. Błogosławieni będziecie, gdy was ludzie nienawidzieć będą, i gdy wyłączą, i będą was seromocić, i imię wasze wyrzucą jako złe dla Syna Człowieczego. Radujcie się dnia tego i weselcie się, albowiem oto zapłata wasza jest obfita w siech. Boć tak właśnie prorokom czynili ojcowie ich. Biada wam, gdyby dobrze o was mówili wszyscy ludzie, bo tak czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Dzieje Apostolskie rozdział 5 werset 41, A tak oni szli od obliczności onej rady, radując się, iż się stali godnymi odnosić zelżywość dla imienia Jezusowego. Rozdział siódmy, werset pięćdziesiąty drugi, któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi, i nie pozabijali tych, którzy przedtem opowiadali o przyjściu tego sprawiedliwego, któregoście wy się teraz stali zdrajcami i mordercami? Druga kronik, rozdział trzydziesty szósty, werset szesnasty, ale oni szydzili z posłów Bożych, i lekce sobie poważyli słów Jego, a naśmiewali się z proroków Jego, aż przyszła popędliwość Pańska na lud Jego, tak, iż żadnego uleczenia nie było. Nehemiasz rozdział 9, werset 26. Ale gdy cię rozdraźnili, i stalić się odpornymi, zarzuciwszy zakon Twój w tył swój, a proroków Twoich pobili, którzy się oświadczali przed nimi aby ich nawrócili do ciebie, i dopuszczali się bluźnierstwa wielkiego. Pierwszy Tesaloniczan, rozdział drugi, werset piętnasty: którzy i pana Jezusa zabili, i swoich własnych proroków, i nas wygnali, a Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni. Chioba, rozdział pierwszy, werset dwudziesty drugi, w tem wszystkim nie zgrzeszył Job. A nie przypisał Bogu nic nieprzystojnego. Rozdział drugi werset dziesiąty I rzekł do niej, tak właśnie mówisz, jako szalone niewiasty mawiają. I zali tylko dobre przyjmować będziemy od Boga, a złego przyjmować nie będziemy. Wtem wszystkim nie zgrzeszył i opusty swemi Rozdział czterdziesty drugi werset dziesiąty Zatem Pan przywrócił to. Co było pobrane Jobowi, gdy się modlił za przyjaciół swoich i rozmnożył pan wszystko, cokolwiek miał Job w dwójnasób. Pieśni 102, 56, 57, 93, 94, 108, 179. Wiersze brzasku 165. Zniweczenie planów. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, Reprint numer 5332. Pytania: Co dobrego sprawił dla mnie w tym tygodniu przykład proroków cierpliwego znoszenia zła? W jakich okolicznościach? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.